Wysoka Izbo, Panie Przewodniczący, chciałoby się powiedzieć, kończ waść wstydu oszczędź. Gdybym przeciwko decyzji, jaką podjął organ konstytucyjny, zaprotestowało 2,5 miliona osób, a przecież te podpisy nadal są składane. Te podpisy to poważny akt, bo tam wpisuje się i PESEL, i adres zamieszkania, i składa się własnoręczny podpis. To jest daleko bardziej wiarygodne niż to, co Państwo zarządziliście w owej informacji o konsultacjach, gdzie w internecie można sobie wpisać, czy chce się taką, czy inną telewizję. Zatem, Panie Przewodniczący, z tego miejsca, jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako, myślę, przedstawicielka tych 2,5 miliona, nawet większej ilości Polaków, zwracam się do Pana, żeby Pan zmienił swoją decyzję. Żeby Pan nie giął kręgosłupa przed tymi, którzy być może Panu każą wykonać takie, a nie inne polecenia. Niech Pan będzie Polakiem. Niech Pan nie dyskryminuje chrześcijan i katolików. Dlatego, Panie Przewodniczący, chcę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, bo tu dzisiaj nie wybrzmiała ta kwestia. Nie wybrzmiała kwestia, jak zachowa się w głosowaniu Polskie Stronnictwo Ludowe. To ważne. Pani poseł, powiedziała Pani o tym, że niedobrze stało się, że Telewizja Trwam nie otrzymała koncesji. I dobrze, to jest wyrażenie Waszej woli. Ale w związku z tym, jaka będzie Wasza decyzja? My wiemy, że Platforma Obywatelska ma dzisiaj koalicjanta, pomocnika, ruch Palikota, oni to przepchną. Ale jak Wy się zachowacie? To jest ważne. Również powiedziała Pani dzisiaj, i nie czynię tego z Pani zarzutu, bo być może przejęła Pani to z ust któregoś z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a to trzeba tutaj sprostować i powiedzieć, że Fundacja Lux Veritatis nie ujawniła swojego majątku, że nie powiedziała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji o sprawie swojej pożyczki. Otóż myślę, że się nie mylę, Panie Przewodniczący, ale ujawniła. Państwo zwróciliście się ze stosownym pismem, oni na to pismo odpowiedzieli. I potem już Państwo o nic nie pytaliście. Uznaliście tę sprawę za wyjaśnioną. Innych pytaliście, ich już nie. A dzisiaj czynicie zarzut, że coś nie zostało wyjawione. I powiem więcej, ta pożyczka nie dotyczyła okresu koncesyjnego. To o co Wam chodzi? Najpierw imperium, najpierw szydzenie, a potem nie stać ich. To dlaczego innym rozkładacie opłatę koncesyjną na raty? Dlaczego innych uważacie za tych, którym można taką opłatę rozłożyć? Zatem właściwie nie mają do końca wiarygodności, żeby taką koncesję otrzymać. Pani posłanko, bardzo dlatego, proszę kończyć. Pani Marszałek, Wysoka Izba, kończąc, Solidarna Polska, posłowie Solidarnej Polski, poproszę od Pani Marszałek uwierzytelnione kopie protokołów posiedzeń komisji, uwierzytelnione kopie protokołów posiedzeń Wysokiej Izby w tym zakresie. I prześlą to z wielkim apelem do Komisji Europejskiej, z wielkim apelem do Komisji Petycji, obok działań europosłów Rzeczypospolitej Polskiej. Dość tego, Szanowni Państwo. Prawa człowieka i obywatela konstytucyjne, prawo do wolności słowa, prawo do pluralizmu mediów, poszanowanie godności człowieka zostały złamane i trzeba temu przeciwdziałać. Dziękuję bardzo.